Kampus Główny. A w Radiu Kampus teraz porozmawiamy o spektaklu Przesilenie. To już jutro w Teatrze Oratorium. Moimi gośćmi są Elżbieta Lewak, reżyser, koordynatorka tego spektaklu, Monika Łada-Bieńkowska, reżyser całej oprawy muzycznej oraz Natalia Teper, tancerka, aktorka, można powiedzieć człowiek orkiestra. Cześć! Cześć! Cześć. Witamy serdecznie, hej! Przesilenie, Noc Świętojańska. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa na myśl, co to za spektakl? Jest to spektakl o kobietach, stworzony przez kobiety i nie tylko. Jest to opowieść o tym, co nas spotyka, o tym, co nas już spotkało. Jest to próba właśnie przesilenia, oczyszczenia w tę szczególną noc, najkrótszą noc w roku i chyba taka też szansa na nowy początek. Bo w tym spektaklu zawarłyśmy monologi z pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, więc jakby sięgamy daleko do w pewnym sensie początków polskiego języka, tak, do ojca literatury polskiej, po to, żeby też pokazać, jak bliskie współczesnej kobiecie, współczesnemu człowiekowi są doświadczenia tamtych osób. Inspirujemy się, prawda, ludowością, ludowymi symbolami, tekstami, piosenkami. Tworzymy współczesne monologi kobiece i zachowujemy, prawda, ten rytm Kochanowskiego, gdzie na Sobótkę schodzi się u niego cała wieś. Tutaj schodzą się też wszyscy nasi bliscy, nasi widzowie i tworzymy klimat, w którym każda z bohaterek, każda z aktorek opowiada jedną historię, a reszta jej w tym towarzyszy. Jakie historie opowiadacie? Historie są historiami, które mogły się wydarzyć lata, lata temu, a mogą się wydarzać również teraz. I jest, nie wiem, czy mogę powiedzieć chociaż o kilku. Możesz. Jest niestety cały czas aktualny temat wojny, jest temat choroby, temat nieszczęśliwej miłości, temat w ogóle kobiecości, tego kim jestem, kim mam być, kim ktoś chce, żebym była. I to są, każda scena opowiada o czymś innym, ale są to rzeczy, które właśnie mogły się wydarzyć wcześniej, dzieją się teraz i pewnie będą się działy też w przyszłości. Więc to są historie uniwersalne. Czyli inspiracje czerpiecie z tego, co was otacza, z obserwacji? No inspiracje przede wszystkim czerpiemy z życia, czyli z wszelkich doświadczeń. Naszych własnych również. Naszych własnych, tak, dokładnie. I doświadczeń też tradycji, kultur, które łączymy. Bo łączymy tutaj i tradycje kultury słowiańskiej oczywiście, ale i również przeplata się tradycja kultur czy afrykańskiej, czy szamańskiej. Sięgamy korzeni, sięgamy, że tak powiem, historii też naszych przodków, czyli naszych babek, prababek, tak. I dlatego tutaj zbieramy się w tę noc, w tę Sobótkę, aby wspólnie, razem się oczyścić, uwolnić, przesilić i narodzić na nowo. Warto też dodać, że jeśli chodzi o inspirację, to tak jak już dziewczyny mówiły, naprawdę czerpiemy z siebie nawzajem, z osób, które przyszły do projektu, które przyszły tak na casting, wiedząc, jaki jest pomysł, jakiś zamysł reżyserski. Który był zupełnie inny niż finalny. To też jest prawda, ale właśnie w tym jest cała moc tego projektu, że jak już przyszli ludzie, to jak już przyszły dziewczyny, kobiety, prawda, w naprawdę różnym wieku, bo różnica wiekowa jest około ponad 30 lat, ale nie poruszajmy tego może, tylko prawda jest taka, że inspirowaliśmy się tymi osobami, budowaliśmy monologi na podstawie ich temperamentów, dobieraliśmy im je odpowiednio, ale też pisaliśmy na podstawie ich własnych doświadczeń, ich przemyśleń, refleksji. I myślę, że to jest bardzo ważne, że naprawdę nas obchodzi to, co robimy na scenie. Pozwólcie, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a na razie w Radiu Campus Pusha T. Cały czas gościmy w naszym studiu Elżbietę Lewak, Monikę Ładę-Bieńkowską oraz Natalię Teper. Dziewczyny, mówiąc najogólniej, ogarniają spektakl Przesilenie, który będzie można zobaczyć już jutro na deskach Teatru Oratorium. Jutro, czyli podczas Nocy Świętojańskiej.
Czy to nie są jednak zbyt trudne tematy? Oczywiście ten spektakl jest ściśle powiązany z Nocą Świętojańską i to wydaje się oczywiste, że właśnie jutro go przedstawiacie, wystawiacie, ale jednocześnie Noc Świętojańska mnie przynajmniej kojarzy się przede wszystkim z różnymi festiwalami, jakieś wianki, w ogóle disco polo, gdzieś tam wiadomo, różne imprezy, a tutaj nagle widz mierzy się z takimi wątkami z życia naprawdę ciężkimi, czy niezbyt ciężkimi? A czy życie jest zbyt ciężkie? Może tak zapytam. Jest różnie, także cała nasza droga tak życiowa to jest doświadczenie. Jeśli nie doświadczamy, nie uczymy się, nie wyciągamy wniosków i tak dalej. Powiedziałeś właśnie, że wianki to festiwale disco polo. No i właśnie super, że to powiedziałeś, bo my chcemy sięgnąć, tak jak powiedziałam wcześniej, do tej tradycji, która gdzieś tam latami zaczęła zanikać. Teraz wracamy, teraz już jakby świat się coraz bardziej przebudza i jakby wracamy do tej natury. Jesteśmy coraz bardziej ciekawi tych historii, które gdzieś tam pozanikały i przede wszystkim właśnie chcemy tutaj podkreślić, co było najistotniejsze tej nocy, tej sobótkowej nocy. To nie są festiwale i disco polo, tylko tutaj o co tak naprawdę chodziło, po co te kobiety spotykały się akurat w sobótkę, akurat tego dnia, tak? Akurat w kręgu, żeby się połączyć w doświadczeniach, w swoich przeżyciach, żeby wzmocnić swoje intencje ku uzdrowieniu i aby ich życie stawało się coraz lepsze, zdrowsze. Także tutaj to jest bardzo też istotne, tak? Tak, ale też tak naprawdę mimo, że tematy, które poruszamy w większości są jakoś tam trudne, czy tematy, czy przeżycia, to też są elementy, które są piękne. Czy to budzą nadzieje, jakieś takie odrodzenie właśnie, czy to jest po prostu spotkanie w chacie z piosenką, tak? Gdzie po prostu kobiety się spotykają i spędzają ze sobą czas. Więc nie jest to jednoznacznie po prostu taka siekiera. Tak, godzina płakania i umartwiania się, bynajmniej, absolutnie nie. Nie, no przede wszystkim właśnie tutaj dopowiadając, to jest właśnie piękne, że kobiety spotykały się w tym dniu, aby łączyć się w tej energii kobiecej, w kobiecości, aby zasilić swoją kobiecość, tak? Połączyć się w tej energii. Też w modlitwie, tak? Czy tak. To o tego jedynego, który ma wyłowić tak. Wianek, tak? Czy mamy też modlitwę o deszcz chociażby na samym początku, tak? W prologu, tak. Więc no, łączymy się w najróżniejszych po prostu sytuacjach. A modlitwa o deszcz, no to wiadomo, woda jest symbolem energii właśnie żeńskiej, tak? No i też nie zapominajmy o tym, jak się kończy spektakl, czyli mówiąc o tym, że jest trudno, że coś boli, że coś jest nie tak, kończymy jednak oczyszczeniem i tym, co następuje po nim, czyli ogromną nadzieją, wiarą, siłą na to, by iść dalej. I podziękowaniem. I podziękowaniem. Na nowy dzień, tak. Tak jest. Wspomniałyście o tym łączeniu. To nie jest tylko łączenie różnych sekwencji w samym spektaklu, ale to jest też łączenie różnych form, a nawet zmysłów. Taniec, piosenka, no oczywiście gra aktorska, aktorstwo. Nie wiem, jak to tak ładnie, pięknie powiedzieć. Znaczy tak, ja może powiem trochę o ruchu. Jako, że w ogóle zostałam zaproszona do tego spektaklu przede wszystkim jako osoba, która się rusza, a która nie miała doświadczenia wcześniej aktorskiego. A już ma. Chociaż to taki fun fact, nie wiem, czy to na antenę akurat, ale ja chodziłam do liceum w tym budynku i mój debiut na scenie właśnie się tutaj odbywał. Trzy Bednarski, 2x4. Tak jest. Najlepsze radio świata, Radio Campus, polecamy. W każdym razie, co chciałam powiedzieć. Tak, jeżeli chodzi o ruch spektaklu. Ruch jest o tyle ważny, że my tym ruchem tworzymy scenografię. Nasza scenografia jest bardzo, można powiedzieć, skąpa. Skromna, tak. Skromna, ale właśnie dlatego, że to my jesteśmy tą scenografią, tak? Czy tworzymy las właśnie w tej modlitwie o deszcz, tak? I z głosami burzy, czy obraz kobiety odtwarzany przez kolejne pokolenia, na przykład w mojej scenie, gdzie mówię o tym właśnie, kim
No właśnie, kim jestem, powiedzmy. Albo kim powinnaś albo być kim według powinnam innych być. Mhm. I też jeżeli chodzi o ten ruch, ruch jest bardzo zróżnicowany w tym spektaklu i oddaje, myślę, charakter czy taką główną emocję dotyczącą, znaczy pojawiającą się w konkretnej scenie. A też warto może dodać, przepraszam, że ci się tu wtrącę, ale właśnie, że i Tomek Kudłacz, czyli nasz choreograf i prawda, reżyser całego ruchu i Natalia są generalnie tancerzami, miłośnikami tańców afrykańskich i ten taniec afrykański przez Tomka został wprowadzony nie przez przypadek, bo z tego co wiem, z tego co opowiadał nam, to widzi właśnie w nim, w tej wolności afrykańskiej, wolność też słowiańską, wolność w ogóle, taką, prawda, łączność z samym sobą i świadomość tego, kim się jest. I żaden z tych tańców, które, prawda, się pojawia w naszym spektaklu, nie jest tam przez przypadek. Wszystko ma tam swój sens. Każdy symbol, każdy właśnie ruch, każdy dźwięk, tło muzyczne, które zbudowałam, tak samo jest. Jest jakby tak samo jak czy od strony aktorskiej, tak, jest przedstawiona historia, czy od strony właśnie ruchowej jest przedstawiona historia, tak samo od strony muzycznej również jest przedstawiona i zobrazowana. Tutaj postawmy przecinek, za chwilę trzecia część rozmowy o spektaklu Przesilenie. Koniecznie zostańcie z nami, tym bardziej, że teraz na 97.1 FM Fatboy Slim. Kampus główny. Elżbieta Lewak, Monika Łada-Bieńkowska i Natalia Teper cały czas towarzyszą nam w ten piękny piątkowy dzień. Premiera spektaklu Przesilenie miała miejsce w Wilnie. Można rozumieć, że jeździcie z tym spektaklem po Polsce, po świecie? Będziemy, mam nadzieję, zaraz już jeździli, bo jakoś tak zataczamy coraz szersze kręgi i coraz więcej dostajemy zarówno pozytywnych komentarzy i refleksji na temat spektaklu, jak i zaproszeń w różne miejsca. A do Wilna nas zaprosiło Polskie Studio Teatralne, które się tam mieści i funkcjonuje od wielu lat, na festiwal międzynarodowy, może międzypaństwowy raczej, bo polski, ale prawda, przyjeżdżają tam zespoły z różnych miast i ja jako lwowianka zaproponowałam, prawda, taki nasz ten międzynarodowy zespół, naprawdę międzykulturowy, poruszający tematy z naprawdę wszystkich tych ziem, z których przyjeżdżają tam osoby i dziękuję, że mieliśmy taką możliwość, prawda, żeby to zaprezentować na, co jest jeszcze ciekawsze, deskach rosyjskiego teatru dramatycznego. Natalio, a co dla ciebie, dla aktorki było największym wyzwaniem? Znaczy dla mnie osobiście największym wyzwaniem była praca z moim głosem. I tutaj bardzo muszę Monice podziękować za całą pracę, którą włożyła w pracę, czy ze mną, czy tak naprawdę z nami wszystkimi. Z tego względu, że w momencie, kiedy staje się na scenie i nagle okazuje się, że nie ma się mikrofonu i musi się być słyszalnym, słyszalną, i w dodatku nie tylko w mowie, ale też w piosenkach, że tak powiem, no tak, no jest to trudne po prostu. Więc dla mnie osobiście, tak jak mówię, najtrudniejsza była praca z głosem. Sama teraz słyszę, że mi głos drży, kiedy mówię, bo się po prostu stresuję. Nie, no jest super, świetnie. Wystąpieniami. Nie, no jest lepiej niż na początku audycji, ale ale wiem jak jest. W każdym razie no wiem też, że w ogóle spektakl jest wymagający, no, pod różnymi względami, tak? Również właśnie ruchowo, tak? Jak widzę, jaką drogę wszystkie przeszłyśmy od ponad roku, jak już pracujemy. No to to są niesamowite metamorfozy, można powiedzieć, i głosowe, i ruchowe. No właśnie, bo prawda jest taka, że my mówimy o tym społecznym wymiarze naszego spektaklu, że prawda, mówimy o rzeczach ważnych, mówimy o profilaktycznych badaniach kobiet. Wprowadziłam specjalnie, prawda, tekst współczesny o walce z rakiem piersi po to, żeby gdyby przez sztukę teatralną przypominać o znaczeniu tego, że powinnyśmy o siebie dbać i zasługujemy na to, żeby o nas dbano. I dlatego naszym partnerem stała się Fundacja Centrum Rozwoju i Innowacji, która wprowadza na polski rynek nowe autorskie metody badania piersi. Ale też warto zaznaczyć, że to ma dla nas też taki społeczny wymiar. I terapeutyczny. To też momentami. Właśnie to jest chyba piękne, jak bardzo sztuka rozwija na różnych płaszczyznach, że przyszliśmy półtora roku temu
jako zupełnie inne osoby do tego projektu. Uczymy się od siebie nawzajem cały czas, uczymy się nowych rzeczy, rozwijamy się, znaleźliśmy tutaj, prawda, bo jest też nasz Tomek, znaleźliśmy przyjaźnie nowe i wydaje mi się, że to jest takie ważne, że tak naprawdę mamy stały kontakt z wyjątkowymi osobami. Naprawdę się cieszę, że zarówno Tomek Kudłacz, który pracował też ze mną i pracował tutaj z dziewczynami, widać zmiany, która w nich zaszła w tym czasie. Monika prowadzi zajęcia z wokalu, z pracy nad tekstami, nad piosenkami, nad wszystkim. I tak naprawdę to, co robią, to pracują z ludźmi. Oni pracują oczywiście za pomocą jakiejś materii swojej, która jest im najbliższa. Metody. Tak, tak, ale pracują z ludźmi. I naprawdę powiem wam tak, że gdyby nie oni, to ten spektakl nie rozrósłby się do takich rozmiarów, w jakich teraz jest. Tak samo jak gdyby się zmienił skład i gdyby przyszły inne osoby, to wyglądałby zupełnie inaczej. A naprawdę mam zaszczyt, że zarówno Tomek, jak Monika zgodzili się wyreżyserować tak ważne płaszczyzny, jaką jest ruch i muzyka w tym spektaklu. Ja bym chciała tylko powiedzieć jeszcze, że właściwie to, że zespół Przesilenia jest tak różnorodny, też pozwala temu spektaklowi wyglądać tak, jak wygląda. To znaczy, no, jesteśmy zbieraniną tak kompletnie różnych osób, z różnych miejsc, w różnym wieku, w różnym etapie, w różnej sytuacji życiowej. No, tak. Że też po prostu bardzo, bardzo same od siebie się uczymy. Co też było takim rzeczy. Zamysłem, także żeby właśnie zebrać osoby. Jak najróżniejsze. Jak to się mówi tak w cudzysłowie, z różnych stron świata, tak? I tutaj jakby zwieńczając, co mówimy, bo to warto podkreślić, że spektakl został i praca cała właśnie, ta roczna, ten proces właśnie, została oparta na tym procesie uwolnienia, odblokowania, jakby powstający scenariusz, muzyka czy ruch powstawał razem z naszym rozwojem właśnie w trakcie, tak, i to, co na przykład z aktorek ja mogłam uzyskać, co one potrafiły, bo ja nie miałam zamysłu, że od razu będą na przykład, tak, czy skrzypce, czy akordeon. To wszystko wyszło w trakcie, co kto mógł dać od siebie. Zapraszamy was bardzo serdecznie na nasz spektakl, będzie naprawdę pięknie. Gramy w Teatrze Oratorium w podziemiu Bazyliki. Usłyszycie i zobaczycie Przesilenie i mamy nadzieję, że przesilicie się razem z nami. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi były Elżbieta Lewak, Monika Łada-Bieńkowska oraz Natalia Teper. Dzięki. Dziękujemy. 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 Do zobaczenia. Kampus Główny.